Przemysław Gowin. Krystian Błank. A to kolejny odcinek na gorąco, dzisiaj na szybko, bo spieszymy się dość po tym meczu z Legią Warszawa. Niestety przegranym 2-4. No i przede wszystkim ta druga połowa zadecydowała o tym, że wynik jest taki, a nie inny. Zdecydowanie. Ja miałem dużo nadziei po pierwszej części spotkania. Nawet na Twitterze napisałem, że awans wciąż jest możliwy. No i faktycznie po tej pierwszej połowie tak myślałem. Myślałem, że będzie możliwe, że faktycznie będzie taka możliwość, że jednak uda się ugrać tej drugiej połowie. No ten awans, być może ten awans, ale no jednak się ostatecznie to nie udało, no niestety. Dosyć szybko w drugiej części spotkania, bo już chyba 49 minuta, ale to już było szybkie sprowadzenie nas na ziemię, no i trochę emocje potem w tym momencie opadły, no ale i tak brawa za walkę, szczególnie za pierwszą połowę, bo naprawdę pierwsza połowa była bardzo, bardzo dobra, wykonanie drutek z butowi i Legia niewiele mogła działać i naprawdę za to wielkie brawa. Brawa też raz do Sebastiana Kamińskiego za tę bramkę z bezpośrednio rzutu rożnego w tej samej końcówce, bo naprawdę nie wiem, jak on to zmieścił obok Cieżniaka, ale naprawdę gratulacje dla niego. Ten fajny, taki miły akcent, prawda, na ten ostatni gol Kamyka. Ale mimo wszystko porozmawiamy chwilkę o tej pierwszej połowie, bardzo myślę udanej, bo Legia tak naprawdę nie potrafiła wiele zdziałać po bramku Michała Szormika. O dziwo Michała Szormika, bo myśleliśmy, że może ten stawski postawi na Mateusza Oszmańca. Tak się jednak nie stało. Zagrał Michał Szrobnik. Czy udanie? No to pewnie, myślę, że chyba przy tej czwartej bramce, tak? Ja mógł zrobić więcej przy główce Szymańskiego, no ale to tam powiedzmy, no nie był to nawet taki piłkarz, który najbardziej zaważył na wyniku. No szkoda tego początku drugiej części, bo bardzo szybkie straty bramki spowodowały to, że no praktycznie ten czar prysł, sen też chyba się skończył. No dokładnie. No tak jak mówię, no gdzieś pisałem w tej przerwie, że jeszcze jest ta możliwość awansu, a jednak to się szybko to zostało zweryfikowane na samym początku drugiej połowy, bo naprawdę już tak ujrzałem w pewnym momencie, że jednak może faktycznie gdzieś jest to jeszcze możliwe. Prawda, tam Janusz Rutygowski z główki, tak jak potrafi, po niezłej centrze Kamińskiego, no. I to tak się urosło, tak się ściszyło. No właśnie. No szkoda, że to się nie udało ostatecznie tego zrobić, bo fajnie by było, marzenia były. Fajnie, że w tej pierwszej połowie chociaż mogliśmy się emocjonować i przez te parę minut tej drugiej części spotkania, gdzieś tu przez tę przerwę jeszcze mogliśmy mieć taką nadzieję, że może coś się udało. Ostatecznie się nie udało, ale tak, brawa, że po raz drugi z rzędu dofansowaliśmy do tej fazy rozgrywkowej, też brawa za walkę i to się chyba liczy, że jakoś tam rok w rok awansowujemy do ćwierćfinału Pucharu Polski. Być może w tym roku po dosyć bardziej jednostronnym spotkaniu, no ale mimo wszystko brawa za ten awans, no i za ten mecz dzisiaj też, bo to się pokazała naprawdę sztukimi fragmentami na tle Legii Warszawa z bardzo dobrej strony. Fajna pierwsza połowa, ale chyba takim dobrą puentą będzie to, że troszeczkę chyba dzisiaj za wysoki wymiar kary, jeśli chodzi o te cztery bramki, bo nie wiem, czy Legia do końca na nie zasłużyła. Tak się jednak stało, tak jak mówisz. Było może nie blisko, ale myślę, że jednak dzisiaj przyjechaliśmy tutaj z celem, żeby się godnie zaprezentować. To chyba po części myślę się udało, zwłaszcza w tej pierwszej połowie. Tak jak mówiliśmy na początku, my się spieszymy, więc już podziękujemy Państwu za uwagę. Krystian Błank i Przemysław Gawin. Do zobaczenia.